Następny mówca. Współzałożyciel i prezes Związku Ślązaków. Zapraszam do nas biznesmena, przedsiębiorcę. Piotr Smaczkę. Mamy sporo problemów, wszyscy znamy swoje potrzeby i rewitalizacja to jest teraz takie słowo, które wkracza wszystkie nasze dziedziny życia. Rewitalizacja na Śląsku, oprócz twardej rewitalizacji tkanki miejskiej, równie ważną jest rewitalizacja społeczna i tym się właśnie chcemy zająć. Rewitalizacja społeczna i walka z wykluczeniem dzieci ze środowisk zmarginalizowanych. Wprowadzamy dwa programy, które się tym mają zająć. Pierwszy program, aktywne dziecko, ma się zająć właśnie najmłodszymi. Drugi program, dotyczący rewitalizacji, ma się zająć naszymi najstarszymi osobami, czyli seniorami. W pierwszym programie, aktywne dziecko, promujemy konkretne rozwiązania pozwalające na finansowanie sportu, który ma służyć wyciąganiu najmłodszych ze środowisk zmarginalizowanych. Promujemy finansowanie sportu poprzez finansowanie klubów sportowych. Ma to na celu zwiększenie i wyrównanie możliwości dostępu do sportu oraz przerzucenie dzieci w inne środowiska. Na Górnym Śląsku prawie co druga rodzina mająca czwórkę lub więcej dzieci żyje w sferze ubóstwa realnego. Dzielnice, które penetrujemy, czasami zaskakują nas samych. Chcielibyśmy, aby te dzieci w tych dzielnicach poznały smak owoców. Proponujemy konkretne rozwiązania pozwalające na przerwanie łańcucha śląskiej biedy. Mamy na Śląsku prawie 1 milion dzieci. W tym również są sieroty oraz sieroty społeczne, czyli dzieci, które mają rodziców, a rodzice nie zajmują się nimi. W ich sprawie mamy odmienne zdanie w kilku ważnych kwestiach. Są to kwestie środowiska, kwestie zdrowia i przede wszystkim kwestia opieki zdrowotnej. Nowotwory, choroby serca, choroby układu oddechowego w naszych miastach to największe ryzyko zachorowań naszych dzieci. I tak połowa dzieci urodzonych w tym roku w naszym regionie narażona jest na i będzie miała problemy z chorobami płuc. Obecnie ogromna część przedszkolaków, a tak samo, tak jak i my, również i my, oddychamy zatrutym powietrzem. Tym właśnie chcemy się zająć i to leży nam bardzo na sercu. Jednak w ostatnim czasie to zaburzenia psychiczne dzieci z rodzin i ze środowisk zmarginalizowanych wysuwają się na pierwszy plan. To jest nasz poważny problem do rozwiązania, którego rewitalizacja wymaga natychmiastowego działania. Drugi nasz program, czyli program Aktywny Senior, ma na celu wprowadzenie pewnych grup senioralnych, grup, które będą mogły pomagać i utrzymywać sprawność ruchową swoich rówieśników. Program ten też również ma na celu utrzymanie sprawności ruchowej i rehabilitacji fizycznej, a spotkania w centralnych miejscach miast seniorów sprawią, że kontakty tej grupy będą w zasadzie ciągłe i nierozłączne. Mimo że stracili już skończyły się kontakty w tej grupie po zakończeniu prac zawodowych.
Naszym głównym postulatem jest, aby opiekę świadczoną obecnie głównie przez rodziny przejęły samorządy oraz państwo. Budujemy przyszłość, dajemy nadzieję na lepsze życie młodym i seniorom, ponieważ jesteśmy tutaj gospodarzami i tworzymy wspólnotę ludzi odpowiedzialnych za Górny Śląsk. Dziękuję bardzo.